Witam wszystkich z tej strony Tula i witam was w Two Point Hospital. Wiem, dawno nie było, ale słuchajcie, dziś naszła mi ochota, żeby sobie tutaj pograć po prostu. I z tego co pamiętam, my byliśmy tutaj ostatnio w tym szpitalu, gdzie miały być te trzęsienia ziemi i tak dalej. W ogóle to jest jakiś nowy znajomy, marchewka. Nie tylko Asia. Gingerowa. Wyszło w ogóle DLC do tej gry z jakimś Yeti. Musiałabym sobie to ogarnąć. I czekajcie, bo muszę sobie przypomnieć, o co tutaj chodziło. Aha, to był taki mały szpital i ja tutaj miałam właśnie ogarnąć kilka pomieszczeń sama chyba, prawda? Coś tu widzę, że zrobiłam. Okej, na razie mamy jedną gwiazdkę. Wylecz 50 pacjentów. Wskaźnik wyleczeń 60, to że komfort cieplny. Powiem ludziom ciepło. Aha, to te kaloryfery. No okej, dobra. Włączę to. Pamiętam, że to był strasznie mały szpital. W ogóle dlaczego kwiatki usychają? Halo! Szpital ma długi, oh my god. No, szpital ma długi, bo... Jeszcze awans, oczywiście, wszyscy chcą. No bo... Postawiłam wszystko. Ile my mamy dozorców w ogóle? Tu leży, halo. Zobaczmy. Dwóch. Wiecie co, może zatrudnię jeszcze jednego? Kurde, wezmę takiego, on nie stać mnie na niego, na tego też, na nikogo mnie nie stać. Nie zatrudnię. Na razie, on nie. No. Ja wiem, a i tutaj właśnie są ten. Ten taki ortopedyczny oddział. Fajnie to wygląda w ogóle, zobaczcie. Super. Tam obok jest jeszcze jeden szpital, w sumie tam zajrzałam. Pamiętam, że to było strasznie mało miejsca. I nie mam tutaj wszystkich pomieszczeń, dlatego że ciężko jest je tutaj położyć. Aha, to bym sobie mogła to dokupić, patrzcie. O nie, dlaczego jesteś niezadowolony? A, rondelatorium. Tylko, że ja nie mam na to miejsca, słuchajcie, ten szpital jest tak mały, że ja nie mam na to miejsca, nie? Że chyba koszy jest mało. Może tu jeszcze gdzieś postawię, bo chyba z koszami to ja tutaj niekoniecznie ogarniałam wszystko. Może gdzieś tam jeszcze postawię. Wzorca. No nie stać mnie na kolejnego. Maszyna może zostać ulepszona. No byłoby fajnie, tylko że kto mi to zrobi? Dlaczego tutaj nie ma pielęgniarza? Czy tu w pokoju ktoś jest? Chyba nie. Na oddział, dobra, dobra. Wydaje mi się, że ja miałam pielęgniarzy wystarczająco dużo, ale... O nie, jesteśmy na minusie, nie? Powiem wam, kim ty jesteś? Nie wiem... A dobra, już chyba ktoś tu przyszedł. Dobra. Kurde, przydałoby się zatrudnić tego... Wiecie. Gabinet deluminacyjny. Na chwilę poczeka. Czy on by mi się zmieścił? Tutaj jest strasznie mało miejsca właśnie. Bo jedyne miejsce zostało mi tylko tutaj. Na ile to... takie by musiało być. Wiecie. No chyba by przeszli, co? Musiałbym... Panie, wyjdź mi pan stąd. Aha, oh my god, to jest takie wielkie? Mi się to tu zmieści? Aha, za drogi obiekt. No dobra. 15 tysięcy. 15 tysięcy. Nie, nie, nie. Skąd ja mam wziąć 15 tysięcy? Nie ma szans na to za bardzo teraz. Kurczę, no. No dobra, na razie niech tak jest. Ten nie widzi na szkolenie. Kim ty jesteś? Pielęgniarz?
To może tak zrobimy. Tak, i rozpocznij kurs. Co my tutaj mamy? Aha, no niech on czeka, spokojnie. Pacjenci ortopedyczni. No i bardzo dobrze, ortopedyczni pacjenci są nam potrzebni, dlatego że mamy tutaj dwa oddziały. A teraz czekajcie, bo ja miałam postawić to jakieś... Czy no... Teraz powinno mnie być stać, dokładnie. No i pięknie. Dam ci tu grzejnik, żeby... Tutaj właśnie te grzejniki trzeba stawiać. Obiekt za drogi, no to ci nie dam grzejnik. A dlaczego nie mogę... zatwierdzić? Dlaczego nie gotowe? Gotowe. Czego mi tutaj brakuje? No nie stać mnie teraz na nic. Co? A jakbym zrobiła inaczej? Na chwilę dam tu. Halo! Zrobiła po prostu mniejsze, wiecie? Drzwi. Ja nie potrzebuję aż takiego. Obiekt jest za drogi. No halo! Ja potrzebuję drzwi postawić, pospieszcie się! A tu teraz nie ma pielęgniarza, bo jest na szkoleniu. Szybciej. No, ja tylko chcę drzwi... O! Czemu nie mogę? Czego nie ma? Jest gotowe, halo. Oh my god. Diagnostyczne? Wiecie co, ja poczekam, może będę miała trochę więcej tej kasy, bo nie mogę tego zrobić niestety. No, zaraz wam to postawię, ale no, chwilę musimy poczekać. No nie, i ja znowu jestem na minusie. Boże, nie mam w ogóle żadnego pielęgniarza. Naprawdę. Nie mogę też zatrudnić pewnie, no. Mam pieniędzy. No i pacjent poszedł. Trudno się mówi. Kończę to szkolenie, bo... Aha, bo to też jest pielęgniarz i szkoli mi tego pielęgniarza, nie? To dlatego. No nic, słuchajcie, poczekamy, spokojnie. Ja się nie poddaję. Jeszcze będzie dobrze, zobaczycie. Jeszcze wyjdziemy na prostą. Nie ma co się poddawać. Co to jest? Aha. Tego muszę wysłać, bo tego to ja nie zbuduję niestety. Bo to tu mi się nie zmieści, to jest za wielkie. Kończcie to szkolenie, bo kurczę. No, w końcu. A ty? Ty tutaj? Proszę bardzo. A ty do apteki. Raz, dwa. Idziesz? A nie, idziesz tutaj. No dobra, nieważne. Ciągle te awanse. No i dobra, jesteśmy już na plusie. Fakt, że małym, ale jesteśmy. Co się stało? Wyklucz pacjentów leczenie. Ortopedyczni, dobra. Leczenie oddział, okej. Co się dzieje? Dlaczego tutaj nie ma lekarza żadnego? Halo? Do roboty, bo to pewnie ty jesteś lekarzem. Przykro mi bardzo, nie ma przerw. Musimy pracować, moi drodzy, musimy pracować. Musimy zarobić, żeby tutaj rozwinąć ten szpital. Słuchajcie, no niestety. Jezus, jakie kolejki, co? No ale co mam zrobić? Nic nie zrobię, co tu się dzieje? 2 z 5. No cóż, ja poradzę na to. Nie mam warunków, nie mam pieniędzy. Musimy się... O! Czekajcie, dobra. Więc tak, ja bym zatrudniła dozorcę jednego, ale może nie aż takiego drugiego. Asystent. Dobra, zaraz spróbuję asystenta. Dobra, masz. I? Co to... Ha, dobra, ten... O Jezus!
O Boże, tu to będzie masakra w tych nagrodach, już wam to mówię w ogóle. Dawno nie grałam tak naprawdę, wiecie, i... Ej, no nie tak źle, słuchajcie. Cztery nagrody? Nie jest źle! Dobra, zróbmy normalną prędkość, bo ja muszę postawić ten gabinet. Tutaj to miało być. Może tak zrobię. Okej. Proszę mi tu nie przechodzić, jak ja tu buduję. Okej. Rzejnik tam. Dobra. No i kwiatka, żeby już tak nie było. No i dobra, macie. Wiecie co? Może jakąś ławkę bym im chociaż dała? I musiałabym zatrudnić lekarza, prawda? Bo mamy ich zdecydowanie za mało. Jesteś psychiatra, internista. Chodź. W sumie to przydałyby mi się jeszcze jakieś, wiecie, takie te napoje, jakieś automaty, bo mało tego mam. Właściwie to tylko tutaj. W ogóle ja nie mam ani jednej gaśnicy, czy wy wiecie o tym? Ja nie mam ani jednej gaśnicy. Co tu się dzieje? O co jej chodzi? Wyślij pacjenta. Co to ma być? No przecież ja to już postawiłam. No nie mamy tego. Co to by się dzieje? Pielęgniarka. Ale słuchajcie, no jesteśmy na plusie. Ile my mamy tych pielęgniarek? Bo jakoś mi się ciągle wydaje. Patrzcie, ile ich mamy. No o co im chodzi? Bez przesady. Ale jakby jest ciągle za mało. Spróbuję jeszcze jedną. Dobra. Wizyta ministra zdrowia. Oh my god. No patrzcie, i tutaj też nie ma. Do pracy. Przykro mi. Ja wiem, że warunki są ciężkie. Koszy nie ma, widzę. Warunki są ciężkie, wiem o tym. Ale no musimy się spiąć, moi drodzy. Musimy się spiąć. Po prostu. Póki trochę nie zarobimy. Nie jestem dobrym motywatorem. Kurczę, no co z tymi... No jakie pieniądze nam się kończą? Nic nam się nie kończy. Co z tymi pielęgniarzami, że ich ciągle nie ma? Jesteś kto? Asystentka. Ty? Jesteś pielęgniarka, ale ty dopiero przyszłaś. No halo! Panie! Ja tu nie ma kto pracować, a wy tu co? No jak to? Przecież są kosze, co wy mi tu? Bra? Rondelatorium. Kurde, no. To mi się niestety nie zmieści. Już to próbowałam postawić i... Widzicie, bo to by musiało być aż... O! Takie. A nie mam jak tego zrobić. Niestety, więc nie postawię tego. O nie, znowu jesteśmy na minusie. Kurczę. No niedobrze, niedobrze. A ty tu... Aha, bo to jest ten, dobra. Wygląda. Czekam, aż zdobędę tych 50 tych pacjentów. No nie wyleczę ich, no nie mam szans. Nie mam jak postawić, a musiałabym, słuchajcie, dokupić. Tylko, że no... jesteśmy na minusie. Boże, to radio... Będę musiała to wyciszyć. Trochę przyspieszę, bo i tak teraz nic więcej tutaj nie zrobię, niestety. We're coming up to the top of the hour, which, if you ask me, is the very best part of the Dobra. hour. Co, ile to kosztowało? 30 tysięcy. 30. A, to tu też mogę, patrzcie, 40. To też mogę. No, ja wiem, że miał dość. Co kupię? Jak będę miała 30 tysięcy, to kupię.
Raport. Z ogromnym smutkiem przyznaję, że wasz szpital jest pod każdym względem przeciętny. Etyka zawodowa każe mi zachęcić was do poprawy, jednocześnie walczę z pragnieniem pogrążenia was w możliwie jak najbardziej kunsztowny sposób. To byłaby wszakże... No chyba sobie żartujesz ze mnie, nie? O co ci chodzi, przepraszam? O co ci chodzi? Szkolenie. Wiecie co? To kupię. Bo tu jest plac zabaw, to nie będę zabierać dzieciom. I tutaj wtedy postawię te duże, co mi się tutaj nie mieszczą. No i tyle. Szkolenie. Zdobędź szkolenie na... czwarty. A czy ja mam tu w ogóle postawione... Mam. Do tego szkolenia. Ustępnie starzyści. Kogo bym mogła wysłać na szkolenie? Powiedzmy pielęgniarkę. Ustępnie szkoleniowcy. Weźmy ciebie, nie będę płacić. I kursy takie. No dobra, rozpocznij. No nie wierzę, znowu jestem na minusie. A teraz to tak porządnie jestem na minusie. Słuchajcie, tu mi jeszcze zostało 10 pacjentów do wyleczenia. O, jakie mamy morale personelu, naprawdę. Z jakiej racji? Pacjenci na oddział. Oh my god, dlaczego tu są takie kolejki? Co znowu? Czy jakie kolejki? No nic tu nie zrobię, bo ja nie mam tu miejsca w ogóle na nic, no. A, oni tu są teraz na szkoleniu i... No cóż. O Boże, patrzcie, tu już jest. Kurde, ja bym chciała to pomieszczenie. To, no ale teraz nie mamy kasy. Boże. Ja myślałam, że uzbiera, bo to mam ile na minusie w ogóle. Ha. No i masakra. No ale spokojnie. Ja jeszcze wierzę, że wszystko będzie dobrze. Zobaczymy. O, a co to? Gdzie to mam odebrać? Kariera, odbierz. O, no i dziękuję bardzo. Świetnie. Wracamy. A tutaj? Ojej, ty znowu chcesz na szkolenie? Dawaj tak. Ha. Ale ja nie mam tutaj kogo dać, niestety. Bo to kosztuje aż 10 tysięcy. No wiesz co, musisz poczekać. Niestety. A oni skończyli to szkolenie? Chyba tak. Jeszcze awanse, nie? A co, może teraz już ktoś będzie? O. Tak. I tak. I rozpocznij. Okej. Okay. Jakie kolejki, nie? No nie mam jak postawić, kurczę, tego oddziału. W sumie to ja bym nawet postawiła jeszcze jedno teo. I właśnie tutaj bym sobie postawiła. Aha, już nie postawię, bo już jestem na minusie. No dobra, to na razie nie. Co to? Uwaga. Aktywność sejsmiczna. Może to spod uszkodzenia naszych urządzeń. Nie, no dajcie spokój, trzęsienie ziemi. Oh my god, trzęsie, patrzcie. O wow. Coś się stało? Mam nadzieję, że nic się nie stało, nie? Stało się coś? O, nie. O Boże, duchy, nie? Dobra, to jest zakończone. Wiecie co, a ja bym wzięła może właśnie łapiduch i wyszkoliła go. Ale 10 tysięcy.
Nie, no nie ma 10 tysięcy. Tak muszę ich szkolić, kurczę. No. Boże, jakie kolejki. No wiem, że miał dość. Dałbym to postawić. Mogę postawić, dobra. Szybko, póki jest ten. To teraz się będę miała lekarza. Mogę kogoś zatrudnić. Diagnostyka, nie mogę ciebie zatrudnić. Boże, jestem... O, dobra, przyszedł tam jakiś, dobra. Spokojnie. Nie panikujmy. Wiem, że to wygląda źle. Boże, no. No postawiłabym to, ale nie mam za co. Muszę tu trochę kolejki rozładować na razie. Okej. Okay. Tę ławkę chociaż... Nawet mnie na ławkę nie stać. O Boże, co się stało? Szpital jednogwiazdkowy. Jedną, dopiero jedną od... Jedną dopiero? Wydawało mi się, że... Może zimno wam tu? Już tu wam postawię grzejnik, nic się nie ma. Proszę bardzo. Okej. Okay. Wartość szpitala, wylecz pacjentów, szpital dwugwiazdkowy. Kończą nam się pieniądze, no ciągle nam się kończą pieniądze. Co ja poradzę? No co ja poradzę? Ty co, chyba bym musiała zatrudnić... Czy jeszcze zatrudniłem tego lekarza? Lekarz... Ilu mamy lekarzy? Diagnostyka... Co tu się dzieje? No... O Boże, wszyscy chcą się szkolić ciągle, no. Co ty chcesz się, na co ty chcesz się szkolić? Pielęgniarka. No i ciebie, bo ty jesteś chyba najlepsza. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, czy ja zatrudniłam tego lekarza? Tak, zatrudniłam. To gdzie on jest? To jest pielęgniarka. Moi lekarze. Tam pewnie są też na szkoleniu. Dobra, spróbujmy postawić to pomieszczenie. To. Ono musi być do przodu. Dobra. Aha, no tak. Teraz nie mam pieniędzy. No ja wiem, że co mam wolne miejsce. Dobra. Powoli postawię. Spokojnie. Na razie jest za drogi. Ile to kosztuje? No 15 tysięcy. Kurczę, no jeszcze trochę. No, jeszcze trochę. Okej. Okay. Dam ci tu grzejnik. Na razie wiecie co, no nic im tam nie wstawiam takiego, no bo... No bo cóż. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy. Dobra, daj awans. Okej, kto tutaj jest potrzebny? Powiedzcie wy mi. No dobra, ktoś już przyszedł, okej. Okay. Oj, tam spokojnie, zaraz wszystko się ogarnie. Aha, znowu mnie nie stać na ławkę, chciała mi ławki postawić. Ale mnie nie stać. Pokaż. Ortopedycznych? Zapraszam ortopedycznych, bo ja mam aż dwa oddziały ortopedyczne. Halo. Tu jest kolejka, tu nikt nie wchodzi, no.
Oh my god, ilu tu ludzi wszędzie, co? No, nie będzie lekko, ale wiecie co, ja myślę, że na razie sobie to zostawimy. Co wy tu znowu chcecie? Wszyscy chcą szkolenie, słuchajcie. No ja nie wiem. Lekarz, mówisz. Zróbmy tak. Tak. A ty? Wszyscy chcą... Teraz nie mam miejsca chyba. Te kursy. Ale dobra, słuchajcie, ja myślę, że tutaj na razie sobie skończymy. No bo co, na razie nic więcej tutaj się nie wydarzy, no, muszę zbierać pieniądze, ale spokojnie, wychodzimy powoli na prostą, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja jeszcze zajrzałabym na chwileczkę tylko do tego drugiego szpitala, o właśnie tutaj. Co tutaj w ogóle jest, jak to wygląda? Bo może byśmy tutaj też coś ogarnęli, to jest uniwersytet. A, to jest uniwersytecki szpital kliniczny. Dział badawczy możemy otworzyć i opracować nowe technologie. O, będziemy mogli zatrudniać tylko studentów i studentki medycyny oraz pielęgniarstwa, którym przyda się porządne przeszkolenie. Uniwersytet zapewnia dodatkowe fundusze za każdą przeszkolą osobę i każde ukończone badanie. Przede wszystkim potrzebna nam będzie licencja badawcza. No okej, okay, powiem wam, że to też może być ciekawe. A no tak, musimy zadbać o ciepło, to wszystko wiem. Tak, tak. Zwiększ poziom szpitala 3 i ulepsz urządzenie. A czy mamy nowe pomieszczenie tutaj? Nie mamy. Myślałam, że będziemy mieli coś do tego. Coś do... O, patrzcie, choinka. To było na święta pewnie. Diagnostyka, pomieszczenie. Nie ma tutaj nic nowego. Ej, ja myślałam, że będzie coś nowego. No dobra, ale to na razie też sobie zostawię. Bo myślałam, że to będzie coś lepszego, ale widzę, że tak sobie. Myślę, że kupię sobie ten dodatek, bo to mega fajnie tam wygląda i tam są właśnie nowe choroby, nowe pomieszczenia, więc może w kolejnym odcinku zobaczymy. No ale jeszcze tutaj przydałoby się to trochę ogarnąć, ale może sama tutaj troszeczkę pogram i coś tam uda mi się więcej zdziałać, no bo na razie przez brak pieniędzy nie za wiele mogę zrobić. O, teraz już jest trochę więcej. A, tutaj nie ma miejsca. Dobrze, moi drodzy, także ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Marchewka. Pozdrawiam, Marchewka. Ja też wiem, kto to jest. Pa, pa.